Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Moi drodzy, macie dużo pytań do mnie odnośnie ostatnich filmików, które pojawiły się w sieci, więc chciałabym odpowiedzieć na wasze pytania. Postaram się odpowiedzieć na większość pytań. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Cieszy mnie to, że jesteście ze mną. Niektórzy krytykują, niektórzy są ze mną, mnie wspierają. Wszystkim serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Może przejdźmy w takim razie do pytań. Co sądzisz na temat krytyki na swój temat? Moi kochani, krytyka może być konstruktywna, ale również krytyka... No właśnie, może zacznijmy od tego, czym jest krytyka. Krytyka jest negatywną opinią na czyjś temat, na temat czegoś. No właśnie, moi kochani, tylko nie mylmy krytyki z nienawiścią. Nienawiść to jest zupełnie oddzielny temat. No właśnie, moi kochani, osoby, które cały czas krytykują, tak naprawdę są nieudacznikami, nie robią nic w życiu innego, tylko krytykują, no bo nie mają na tyle odwagi, żeby zrobić coś ze swoim życiem, albo im się po prostu najzwyczajniej im się nic nie chce robić. I takie osoby najczęściej są w grupie, no bo w grupie jest raźniej, prawda? No właśnie, jedna osoba krytykuje, później druga osoba krytykuje, a wyrażenie swojej opinii, nawet czasami jeżeli myślimy zupełnie inaczej, ale wszyscy krytykują, to ja też będę krytykować, dlaczego nie? No właśnie, to sądzę na temat krytyki swojej. Dzięki. Kolejne pytanie. Co myślisz o filmikach, które są z tobą w sieci? Ci, którzy zrobili filmiki, no właśnie, próbują być bardzo zabawni. Na przykład pan z kiełbasą. Tak, pan z kiełbasą. Próbuje być bardzo zabawny. Zrobił porządny filmik. Moi kochani, oczywiście to żart. Ten filmik nie jest porządny. A dlaczego wyskoczył z kiełbasą? Ja uważam, że być może brakuje mu kilka centymetrów tu i ówdzie. No i jakoś trzeba te centymetry nadrobić, prawda? Dlaczego kiełbasą? Nie wiem. Nie wiem, czy panie lubią kiełbasę? Ja nie jem mięsa na przykład. Może są jakieś koleżanki, które się skuszą. No kiełbasa, ciekawy temat. Nadrabianie centymetrów kiełbasą? Nie wiem, czy to jest dobre wyjście, moi drodzy. Niektórzy na przykład, jak brakuje gdzieś parę centymetrów, na przykład nadrabiają w ten sposób, że kupują świetny samochód, dobrą furę. Ojej, matko, nie pomyślałam. Ale pan pewnie nie ma dobrej fury. To można nadrobić intelektem. Przepraszam. Pan pewnie nie ma ani jednego, ani drugiego. Bardzo przykre. Życie bywa jednak niesprawiedliwe. No nic. Niech pan się trzyma. Centymetry można nadrobić. Jak nie uda się to zrobić teraz, to za jakieś 20, 30 lat myślę, że można nadrobić. Jak nie kupi pan dobrej fury, to może pan się czegoś nauczy w życiu. Okej? Nie martwimy się. Głowa do góry. Pan od arbuzów, tak nazwijmy ten filmik. No, świetny filmik, powiem wam, że się uśmiałam, ale nie uśmiałam się z filmiku, tylko z tej całej sytuacji, żenującej bardzo, zaznaczanie strzałkami dekoltu mojego. Proszę pana, czy pan nie widział kobiecego dekoltu? Tylko przed komputerem. Holender. A może pan nie lubi kobiecych dekoltów? Ale proszę się nie wstydzić. Orientacja, ja nie będę wchodzić na temat pana orientacji. Jeżeli pan nie lubi kobiecych dekoltów, tylko na przykład męskie, żaden problem. Okej, ja wszystko rozumiem. No dobra, no to niech będzie. Zaznaczamy strzałkami, śmiejemy się z kobiecych dekoltów. Mężczyźni też są fajni. Bywają. No tyle sądzę o tych filmikach, no bo co można dużo powiedzieć. To są tak naprawdę fragmenty czegoś, fragmenty wywiadów.
No i jeszcze muszę powiedzieć, moi kochani, że chyba panowie chcą na mnie pracować przez wiele lat. Bo wydaje mi się, że... Nie wydaje mi się, jestem pewna, nikt mnie nie poprosił o zgodę z wykorzystaniem mojego wizerunku. Także jeżeli wykorzystaliście mój wizerunek, dziękuję bardzo. Kasa mi się przyda. Dzięki, przechodzę do kolejnego pytania. Dlaczego jesteś nieprzygotowana na wywiadach? A kto powiedział, że jestem? Moi drodzy, tak naprawdę każdy film, każdy wywiad, który oglądacie, trafia do sieci, ale wcześniej ja ten wywiad akceptuję lub film. Czyli jeżeli nie chciałabym, żebyście czegoś nie zobaczyli, to po prostu to idzie do kosza, jest kasowane. Także moi kochani, chciałabym, żebyście wiedzieli, że to, co oglądacie, jest akceptowane przeze mnie. Jest pewna osoba, była pewna osoba, która powiedziała, że jestem nieprzygotowana. Dlaczego? No bo omijała po prostu, omijała pytania, które były bardzo niewygodne. A może w ten sposób powiem. Wiecie czasami, jak widzieliście na pewno czasami małe pieski, które boją się dużego psa, prawda? Co one robią? Głośno szczekają. Dlatego właśnie, że się boją. Jak ktoś głośno szczeka, dużo mówi, to znaczy, że się czegoś boi, moi kochani. Ale wy się nie bójcie. Okej, więc jeżeli chodzi o pytanie, dlaczego jestem nieprzygotowana, jestem przygotowana. Zawsze byłam przygotowana, zawsze jestem przygotowana. Jeżeli podejmuję się jakiejś pracy, to staram się to zrobić jak najlepiej. Zawsze jestem przygotowana. Jeżeli chodzi, no właśnie, jeżeli bym była nieprzygotowana, popełniłabym błąd na przykład i puściłabym to do sieci, żebyście to zobaczyli, to co to oznacza? To oznacza, że nie chcę być osobą idealną, bo nie ma ludzi idealnych tak naprawdę. Kto jest idealny? Ty jesteś idealny? Ty jesteś idealny? Nie, moi kochani, nie ma ludzi idealnych. Wiem, że moi koledzy po fachu swoje błędy, niedoskonałości kasują po to, żebyście tego nie zobaczyli, bo chcą być idealni, bo chcą być świetni i bardzo dobrze. Większość moich kolegów i koleżanek oczywiście jest naprawdę bardzo dobrych, świetnie wykonują swoją pracę i chwała im za to. Jeżeli zobaczyliście mój jakiś błąd i śmieliście się z tego, to się bardzo cieszę, moi kochani, bo ja bardzo lubię wywoływać uśmiech na waszej twarzy. I o to chodzi. Okej, przechodzę do kolejnego pytania. Dlaczego robisz tak beznadziejne wywiady? Beznadziejne? Już wcześniej mówiłam o krytyce. Każda krytyka... No, krytyka tak w ogóle jest potrzebna. Krytyka jest potrzebna po to, żebym nie stała w miejscu, żebym się rozwijała, żebym szła do przodu. Bo jeżeli bym uważała, że jestem świetna, że jestem super, to po prostu bym robiła cały czas to samo. I tak naprawdę to by było nudne, prawda? Jeżeli coś jest doskonałe, jeżeli coś jest idealne, to po prostu się nudzi szybko. A jeżeli coś się dzieje, no to jest śmiech, jest zabawa. No moi drodzy, tak naprawdę, zobaczcie, od zarania wieków ludzie z czego się śmieli? Jak ktoś upadnie, ktoś się przewróci, komuś stanie się krzywda, spadnie na głowę z dużej wysokości. Ile jest takich memów w sieci? Śmiejemy się z tego, bo to rzeczywiście jest zabawne, mimo że tej osobie stała się krzywda, ale my się śmiejemy. Śmiejcie się, kochani, śmiejcie się. Śmiejemy się dalej. Jeżeli moje wywiady wam się nie podobają, przykro mi. Bardzo mi przykro. Nie oglądajcie ich. Zaraz się popłaczę. Kolejne pytanie. Matko, najpierw łzy, a teraz śmiech. Uwielbiam was, moi kochani, ze skrajności w skrajność, z takich emocji przejść z płaczu do śmiechu. Przeczytam wam to pytanie. Czy jesteś pijana podczas wywiadów?
Nie, moi kochani, ja umiem bawić się bez alkoholu. Nigdy przed pracą ani w trakcie pracy nie piję alkoholu. Zresztą tak naprawdę bardzo rzadko piję alkohol. Sporadycznie, z jakiejś okazji, na przykład kiedy spotykam się z przyjaciółmi, chociaż nie zawsze, bo z przyjaciółmi również potrafimy bawić się bez procentów i naprawdę jest świetna zabawa, co Wam serdecznie polecam. Można bawić się i to jest właśnie, moi kochani, zobaczcie. Jeżeli umiecie śmiać się, jeżeli umiecie bawić się bez alkoholu, bez żadnych dodatków, bez substancji odurzających, no to macie poczucie humoru i jesteście naprawdę super. Tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. Kolejne pytanie. No nie, moi kochani, nie, nie, nie. Mieliście być kreatywni. Tu rozmiar mojego dekoltu. Rozmiar moich stóp. Rozmiar moich stóp, dobrze odpowiem, 37 dekoltu. Ocenicie sami. Moi kochani, ja jeszcze bym chciała bardzo Was prosić, żebyście nie wierzyli we wszystko, co widzicie w sieci. Żebyście nie wierzyli we wszystko, co słyszycie, bo jeżeli, bo był taki okres w naszej historii, kiedy w szkołach nam przekazywano fałszywe informacje, nieprawdziwe informacje na temat historii i gdyby nasi rodzice, gdybyśmy my wierzyli we wszystko, co nam mówią, to niestety nie żylibyśmy w wolnym kraju. Jeżeli jeszcze żyjemy w wolnym kraju. Także to jest moja ogromna prośba, moi kochani. Przechodzę do kolejnych pytań. Znowu rozmiar. Nie. Nie, moi kochani, mieliście być kreatywni. Co to za pytania w ogóle? Moi drodzy, dziś jest 13 grudnia. To jest taki... czy wyjątkowy dzień? Sprawdźcie sami, co to za data. 13 grudnia. Słuchajcie, może na znak, tak symbolicznie, zrobię tak. Moi drodzy, życzę Wam dużo radości, dużo uśmiechu na twarzy, dużo miłości. No i przede wszystkim wolności. Dziękuję bardzo za uwagę. Monika Laskowska, TV Reklama.